Cześć, piąte zadanie z liczb rzeczywistych. Tym razem dalej męczymy sobie nasze potęgi, czyli mamy ułamek podniesiony do potęgi minus ułamek jeszcze dziesiętny do tego do potęgi i tak dalej, i tak dalej. Wzory, z których będziemy korzystać, to oczywiście są dwa podstawowe wzory w potęgach, czyli przy mnożeniu liczb, gdy mamy tę samą górę, to a do potęgi m razy b do potęgi m, to a razy b możemy sobie wymnożyć i podnieść to w nawiasie do jednej potęgi. A przy dzieleniu potęg o tych samych podstawach oczywiście potęgi się odejmują i to będziemy korzystać tu w pierwszym, a przy ujemnych potęgach, czyli a do potęgi minus n równa się 1 przez a do potęgi n. Dobra, no to lecimy. Zauważmy, że tu jest 1,2, 1,2, więc mamy takie same podstawy, więc możemy sobie bez problemu wziąć 5 minus 7, tutaj wpisać, bo stosujemy ten drugi wzór na dzielenie potęg. Minusa sobie przepisaliśmy. A w tym drugim nawiasie mamy te same potęgi, w sensie tu jest potęga czwarta, tu jest potęga czwarta, więc tutaj te potęgi są takie same, więc tą liczbę a można wymnożyć przez b, czyli u nas 2,5 można wymnożyć przez 2/5. No i teraz tak, 2,5 to jest 2,5, czyli 2,1. I jak zamienimy na ułamek niewłaściwy, to mamy 5/2. A tu mamy 2/5, to razem wymnożone, tak, zgodnie z tym wzorkiem. Ok, no to lecimy dalej. 1,2 to jest oczywiście 7/5, a 5 minus 7 to jest minus 2. Odjąć. No, skąd się wzięła jedynka? Bo piątki się skróciły, dwójki się skróciły i zostały same jedynki. Albo inaczej, 5 razy 2 to jest 10, 2 razy 5 to jest 10, a 10/10 to jest po prostu 1. Ok, i mamy tak, 7/5 do potęgi minus drugiej to jest 5/7. Teoretycznie wychodzi to z tego wzoru, ale tak jak już tłumaczyłem w jednym zadaniu, żeby pozbyć się ujemnej potęgi przy ułamku niewłaściwym, wystarczy go obrócić i wtedy z 7/5 powstaje 5/7. No i odejmujemy 1, bo 1 do potęgi czwartej to jest 1 razy 1 razy 1 razy 1 i wychodzi oczywiście 1. 5/7 to jest 5 do kwadratu to jest 25, 7 do kwadratu to jest 49 minus 1. A więc otrzymujemy minus 24/49. Dlaczego tyle? Ponieważ jedynkę zapisujemy jako 49/49 i mamy 25 minus 49, to jest minus 24 przez 49. Ok, myślę, że to jest też proste, bo to jest raczej takie no, dość standardowe, podstawowe zadanie z potęg, gdzie tam ułamki są zawarte. Także myślę, że wszystko będzie zrozumiałe, jak nie, to oczywiście komentarze, jak się podoba, jak tłumaczę, to łapka w górę, a najlepiej jeszcze zasubskrybuj mój kanał, a póki co dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię do kolejnych zadań. Na razie!